Hej, cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu po pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, byliśmy na zakupach spożywczych, z tyłu są reklamówki, torby, dlatego że zbliża się Platinum Jubilee, czyli nasza królowa obchodzi swoje 70-lecie, 70-lecie panowania. To chciałam właśnie dodać. Dziękuję, dziękuję, że tutaj czuwasz. I wszystkie sklepy będą zamknięte. Oraz organizujemy wieczór u nas, dlatego też musieliśmy troszeczkę rzeczy kupić. To po pierwsze. Po drugie, możecie być ze mnie dumni, bo byliśmy w B&Q i nie kupiłam żadnej roślinki. Stwierdziłam, że muszę najpierw uratować swoje i niczego nowego na razie nie planuję kupować, chociaż kilka mnie kusiło. Były piękne, prawda? Były piękne okazy, były piękne bonsai, były filodendrony, były monsterki i inne takie, ale nie, 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 nie. Już połowa domu to są same rośliny, a potrzebujemy troszeczkę miejsca dla siebie. Teraz wracamy do domku. O, zdziwiłeś się? Wiem, wiem, bo co za dużo to niezdrowo. Ale żeś mnie w tym momencie zaimponowała. Prawda. Też zgadzam się, ale no trzeba być rozsądnym. Czasami rozsądek powinien brać górę, więc... Przepraszam, tak powinien. No, czasami, nie zawsze. Czasami spontaniczne wyjścia też są super. W naszym przypadku czasami spontan się również sprawdza. Zazwyczaj. W 99% rzeczy na spontanie wychodzą. Możecie dać znać, jak to jest u was. Czy u was tylko planowane rzeczy się sprawdzają, wychodzą wam, czy spontan? Bo u nas rzeczywiście jakoś spontan rządzi. Dobra, wracamy do domu. Marcin zadeklarował się, że będzie rozpakowywał wszystko. Może, że ci pomogę. Przepraszam. Cofnij się swoimi myślami. Ja już jestem od jakieś 20 minut. Nieprawda. I zobacz, co powiedziałaś. Powiedziałaś, czy zapytałaś, czy ci pomogę rozpakowywać zakupy. I powiedziałem, tak, pomogę ci. Podziękowałaś bardzo ładnie. Bardzo ładnie podziękowałeś. Więc pomogę. Okej, okay, dobrze, a ja w tym czasie będę gotować obiad. Pomogę. Pomożesz mi ugotować obiad? Nie, rozpakować. Okej. Okay. Dobra, dobra. Lecimy. Zapraszamy. Spać mi się chce, super, zaczynamy tego vloga. Zapraszamy na vloga. Jesteśmy już w domu, ja zabieram się za gotowanie i jeszcze raz chciałam wam polecić, bo już na pewno nieraz wspominałam we vlogach o tej zupie i poleciła mi ją w sumie któraś z was, za co Marcin wam bardzo serdecznie dziękuję. Jest to zupa koperkowa z pulpecikami, ziemniakami i marchewką. No, jeśli robicie ją od podstaw, to chwilę zajmuje całe przygotowanie, ale naprawdę, naprawdę warto, bo jest przepyszna. Zgadza się ze mną? Madzia idzie dzisiaj na skróty, czasami tak wolno. I zobaczcie, już tutaj mam wszystkie pulpeciki. Pięknie zrobione, wystarczy je tylko usmażyć. Skoro już byliśmy na zakupach, to szybciutki food haul, zanim Marcin schowa to wszystko do szafek. Pomogę ci, nie martw się, pomogę ci. Bo tutaj możecie zobaczyć, że zupa się gotuje. Za chwilę wrzucam pulpeciki i nastawiam na kolejne 15 minut. Ale mam momencik, więc mogę wam pokazać, co takiego kupiliśmy. I zacznijmy od... W sumie to będzie miszmasz. Mamy tutaj sałatę masłową, na kanapeczki, mamy ziemniaczki, mamy dwie bagietki, muszę w końcu się zabrać i zrobić swój własny chleb domowy. Mamy wiórki kokosowe, są dwie paczki rukoli, bo stwierdziliśmy, że w naszych obiadach brakuje takiej typowej sałatki, więc do obiadu niedzielnego będzie jak znalazł. I szynka z piersi indyka, ona najbardziej nam smakuje. My zakupy robiliśmy w Aździe, ale polskie sklepy również są i pochodzi ona z Sokołowa. Wzięliśmy trzy paczki. Mamy również kefir naturalny dla Marcina. Ja jeszcze swój w zapasie mam. Mamy tutaj miód, chciałam powiedzieć, mamy masło niesolone, ser feta, pomidorki koktajlowe, one są najlepsze, słodkie, takie jędrne, bardzo, bardzo dobre. Mamy również zwykłe pomidory, chociaż ja teraz tęsknię za polskimi malinowymi
najlepszymi z pola pomidorkami. Pomidorki w puszce, bo chyba znowu zrobię zupę pomidorową z Thermomixa. Ostatnio bardzo nam smakowała i mam ochotę na kolejną. Tutaj jest jeszcze jogurt Onken z marakują razy dwa. Mamy również filety z łososia. O, proszę bardzo, brzuszki wieprzowe na niedzielny obiad. No ja uwielbiam, tutaj one są akurat zamarynowane w sosie barbecue. Również mamy takie papryczki marynowane, też one są przepyszne. Wprawdzie kosztują swoje, ale raz na jakiś czas można, plus są kaloryczne. Tutaj jakiś dressing wzięliśmy, coś na sałatki z mniejszą ilością kalorii. Sprawdzimy, przetestujemy. Mamy również ketchup łagodny i lenistwo nas dopadło. Wzięliśmy coś takiego, lunchboxy. Marcin ma słodko-ostrego kurczaka. A ja wzięłam sobie, bo nigdy nie jadłam tak naprawdę, sałatkę z ciecierzycą. Nie wiem, czy będę żałować, czy też nie. Mam nadzieję, że nie, że mi to może zasmakuje i gdzieś tam będę starała się ciecierzycę przemycić. Dobrze, nie mamy tutaj odezwy, więc jest spoko. Mamy również pomarańcze, cytryny, limonki, mleko, bo kawka musi być, i sok pomarańczowy, i dwa soki ananasowe. I to jest wszystko, całe nasze zakupy na najbliższe dni. Jeszcze coś tam w lodówce mamy, więc powinno wystarczyć. Dziękuję. Jezu, jak ja dzisiaj wyglądam. Słodzimy? Wyglądam, jakby ktoś mnie przeżył, słodzimy, słodzimy, przeżył i wypluł. Pogoda nam plany pokrzyżowała. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Widzimy dobry. Się kolejnego dnia. I słuchajcie, miało być troszeczkę Ciekawe. Inaczej, ale niestety pogodowo jest średnio i miało być inaczej. Zaczniemy od samego początku. Marcin, nie możesz przede wszystkim zamknąć okno, bo będzie pewnie tak, nie będą słyszeć. Zacznijmy od początku. Szum. Zacznijmy od samego początku, że mieliśmy dzisiaj... Mieliśmy dzisiaj uczestniczyć w imprezie ulicznej z okazji jubileusza. Żałuję, że nie użyłem karmelu. Żałujesz? Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, ale to jest sugar free. Zawsze tylko i wyłącznie sugar free. Wymieszasz mi jeszcze? Tak, ale niestety się nie, wypiję samą, dziękuję. Ale się niestety nie udało, bo kropi pada. Mamy ogromną w ogóle pogodę tego lata, tej wiosny. Miejmy nadzieję, że w czerwcu się troszeczkę to zmieni, ale na razie na to się nie zapowiada. Bo jak sprawdzałam ostatnią prognozę na cały miesiąc, to ma cały czas padać, więc jest średnio. Ale stwierdziliśmy, że z okazji, że z tego powodu, że nie możemy uczestniczyć w tej imprezie, ponieważ już się skończyła, to... Zanim się zaczęła, to już się skończyła, dokładnie. To stwierdziliśmy, że troszeczkę sobie poeksplorujemy okolice i może znajdziemy jakieś fajne domy. Zrobimy konkurs na najlepszy, najlepiej przystrojony dom. Dokładnie tak. Przy okazji jubilei. Może znajdziemy coś ciekawego, a przy okazji wam pokażemy też. Dostałam kilka komentarzy, kilka wiadomości, że chętnie byście ze mną poszli gdzieś w plener, no to zapraszam, kawkę już mamy. Jedziemy na wieś. I jedziemy na wieś, zobaczymy, daj mi chusteczkę, co tam słychać. Chciałam ci dać chusteczkę, ale muszę ją najpierw znaleźć, więc dobra. Kontynuujemy nie, tego vloga. Już nie trzeba, nie wadzi. Robimy hot dogi kibica. Ciasto wyrosło, no zobaczcie, wygląda przepięknie. A tak w ogóle dajcie znać, kto się stęsknił za gotowaniem w piżamie, późnym wieczorem, bez makijażu. Jestem już wykopana i robię też eksperyment, ponieważ umyłam włosy i ich nie wysuszyłam po raz pierwszy. Po raz pierwszy od momentu, kiedy byłam u fryzjera, u pani fryzjerki, kiedy zrobiłam tą nanoplastię, stwierdziłam, że dzisiaj spróbuję je umyć i pozwolę im
wyschnąć samodzielnie. No jedyne co, no to zawsze jednak zakładam te włosy za uszy, bo troszeczkę mnie denerwują, kiedy lecą mi na twarz. I tutaj mogą się odgnieść, ale zobaczymy, jak będą wyglądać z tyłu. A teraz już wrzucam ciasto i ogarniam. Piekarnik, jak słyszycie, również mi się tutaj... O, wychodź. Grzeje. Proszę, proszę, mieć ładnie. Dobra, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Bo serio, chcę to jeszcze dzisiaj zrobić. I tak samo, w sumie to prawie całe wyszło. A to tylko tyle, co nie? Ajojoj. Ponieważ jutro przychodzą wieczorem do nas znajomi i stwierdziliśmy, że zrobimy coś innego, troszeczkę się postaramy, a te hot dogi naprawdę zrobiły furorę podczas urodzin Marcina w styczniu. Chętnie sobie powtórzę ten przepis i za chwilę jeszcze chcę zrobić sos czosnkowy, bo on również z Thermomixa wychodzi przepyszny, moi drodzy. Tak więc jeśli macie Thermomixa, to ja Wam serdecznie polecam. Jest bardzo, bardzo dobry. Jeśli chodzi w ogóle o tą naszą dzisiejszą eksplorację, naszą wycieczkę po mieście, tutaj muszę to zaraz rozwałkować, to powiem Wam, że jestem zawiedziona, bo nie było niczego fajnego. Domy były tak delikatnie przyozdobione jedynie tymi flagami Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę no, średnio to wyglądało. Na święta jest o wiele lepiej, ale to wiadomo, też inny klimat oraz więcej tych domów jest przystrojonych, a na Halloween muszę Was kiedyś zabrać. Zrobimy sobie taką objazdówkę podczas Halloween, bo niektóre domy to po prostu wyglądają obłędnie. Dzisiaj było średnio, ale sobie troszeczkę pojedziliśmy, pogadaliśmy, pozwiedzaliśmy okolice. Owijamy każdą paróweczkę naszym ciastem od samego początku, a w międzyczasie Wam opowiem, zrobimy taką szybką aktualizację, co się u nas dzieje. Słuchajcie, my teraz wieczorami, ja ogólnie montuję albo staram się troszeczkę odsapnąć, ogarnąć po urlopie. Jakoś tak nie mogę się, wiecie, pozbierać. Mam kaca pourlopowego. I słuchajcie, oglądamy w tym momencie Stranger Things. No ja uwielbiam. Ja jestem ogromną fanką, bardzo lubię, polecam ze swojej strony, ale to jest seria dla osób takich, które lubią horrory, lubią się troszeczkę pobać. Mać na przykład horrorów, no nie za bardzo jest za nimi, ale jakoś go przekonałam, żeby ze mną obejrzał, bo ja od czasu do czasu lubię tego typu fikcję. Zaznaczmy to, że to jest fikcja. Nie lubię takich historii ogólnie, ale od czasu do czasu lubię coś takiego zobaczyć. I ja Stranger Things już. Oj, to będzie za długie. Ja Stranger Things oglądałam od samego początku, jak tylko weszło tam kilka lat temu. I teraz była dość długa przerwa ze względu na pandemię, ale wrócił serial na Netflixa. I znowu oglądamy czwarty sezon. No, dzieje się, moi drodzy, naprawdę sporo. Jest inaczej, jest bardziej mroczno. I no, tutaj mamy lata 80., a ja bardzo, bardzo lubię tamte czasy i rzeczywiście można poczuć ten klimat. Jest muzyka, fantastyczna muzyka, fantastyczne kostiumy, stroje. No, po prostu oglądając ten serial, przenosicie się do lat 80., więc jeśli lubicie, to też Wam polecam, ale zwróćcie uwagę na to, że są tam też takie wątki komediowe, więc nie tylko mamy tutaj horror, ale można się też pośmiać. Według mnie tam jest idealny balans. No i ta młoda obsada robi robotę, ale nie tylko oni, no bo ci starsi również. Tak więc dajcie znać, co Wy w tym momencie oglądacie, czy macie mi do polecenia jakiś serial, bo chętnie coś nowego bym zaczęła oglądać. Ale no nie wiem, no kurczę, nie mogę złapać tego. Nie wiem co, wiecie, bo ogólnie po Stranger Things mi się wydaje, bo. Teraz jest 7 odcinków, 12 albo 11 czerwca wychodzą te ostatnie dwa. I jak mam kaca pourlopowego, to będę miała kaca poserialowego, no bo Stranger Things się kończy, chociaż nie wiem, czy będzie kolejny sezon, czy też nie. Czy Netflix się zdecyduje, chociaż jakby się nie zdecydował, to według mnie zrobiłby błąd, bo to jest kura znosząca złote jajka, jakby nie patrzeć.
jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa. Więc zobaczymy, czy oglądamy coś innego. Nie, w tym momencie nawet chciałam oglądać Czarnobyl podczas urlopu, no ale w ogóle się nie udało, my nic nie oglądaliśmy. Byliśmy mega zajęci, tak jak mogliście zobaczyć, cały czas w trasie, cały czas coś się działo, cały czas gdzieś i ja ten urlop bardzo dobrze wspominam i cieszę się, że mogę teraz montować, znalazłam sposób montować te filmy, bo chociaż na chwilę mogę się jeszcze przenieść, może dlatego też mam większego kaca tego pourlopowego, bo jeszcze przenoszę się cały czas myślami, cały czas wspomnieniami do Polski, te zdjęcia sobie przerabiam, wiecie, też mam ochotę zrobić album ze zdjęciami z Polski i chyba wiecie co, też tak mnie napadło, żeby pod koniec każdego miesiąca zrobić sobie takiego reelsa, taką ala pamiątkę, wspomnienie z ubiegłego miesiąca, chociaż tak nagrywać kilka takich klipów, zrobić co się działo, bo człowiek jednak zapomina. To wszystko zauważyłam, zlewa się w jedną całość, czas tak szybko pędzi, że to jest szok. Widzicie, mam gadane, bo to jest po, oj, coś się coś połączyło, po kawie ze Starbucksa, którą piliśmy też dość późno, ale nie szkodzi, nie szkodzi. O, tutaj to się zrobi, troszeczkę wam pogadam i jutro jest imprezka, no tak więc ten list też jest fajnym pomysłem i chyba też to wdrożę. I ogólnie muszę się zająć w końcu tymi wszystkimi zdjęciami, moimi kartami. Mam dużo rzeczy do zrobienia, a tak naprawdę nie wiem co w ręce ułożyć, ale też mnie to troszeczkę przytłacza, bo jest tego sporo. I zamiast robić coś, to w pewnym momencie siadam i nie robię nic. Wy czasami piszecie, że jestem mega produktywna i tak dalej, ale wiecie co, ostatnio zauważyłam, że robię tylko to, co muszę zrobić, a na resztę po prostu nie mam większej ochoty, ale to musi się zmienić, zwłaszcza teraz, kiedy te dni są takie piękne, powinnam się tym zająć. No, a więc tyle ode mnie, takiej mojej pogadanki. Napiszcie, co tam u was słychać, jak wam mija czerwiec, bo chyba jeszcze jesteśmy w czerwcu, co? Cały czas chyba leci perfekcyjny czerwiec. Cieszę się, że nazwa wam przypadła do gustu, bo też długo się zastanawiałam, jak nazwać tę serię i myślę, że potem możemy sobie zrobić perfekcyjny październik, czy perfekcyjny tydzień. Powinniśmy chyba zostać z tymi, oj, to będzie za krótko, z tymi nazwami, bo jak najbardziej to pasuje do kanału, w sumie kilka osób mi łączymy sobie raz. Kilka osób mi tak napisało i cieszę się, że wam również ta nazwa przypadła do gustu. Chociaż tak perfekcjonizm się bardzo neguje, ale jednak niech ta nazwa zostanie, bo wydaje mi się, że jest bardzo kojarzona ze mną. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj robię dalej, pokażę wam, jak to wyjdzie. Za chwilę oglądamy Stranger Things, dokończymy te odcinki. Ja chciałam to zbinge-watchować, ale niestety też się nie udało, bo byłam zmęczona po pracy, też trzeba wpaść w ten rytm robienia wszystkiego i też znajdowania większej ilości czasu albo bycia bardziej produktywnym po pracy, ale pomalutko się w to wszystko wdrożę, mam nadzieję, bo jednak 2,5 tygodnia urlopu to jest dużo i człowiek zapomina. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window. Mamy już kolejny dzień i muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy poranek był ciężki, dlatego że do trzeciej w nocy oglądaliśmy Stranger Things. I niestety nie udało mi się obejrzeć końcówki, a podobno końcówka całkowicie rozwala system, więc mam nadzieję, że może jutro nam się uda nadrobić, bo dzisiaj, tak jak wam wspominałam, przyjeżdżają do nas znajomi i mamy casualowy styl, czyli dresy. Stwierdziliśmy, że chcemy być tak na luzie, żeby było wygodnie, chcemy troszeczkę porozmawiać, pogadać i tak właśnie krzątamy się, sprzątamy, ogarniamy i zrobiłam ja hot dogi, Marcin zrobił koreczki. Hot dogi wyszły przepyszne, sos czosnkowy również jest bardzo dobry z Thermomixa, chociaż ja też robiłam zawsze sama i również wychodził całkiem niezły, więc jeśli macie ochotę na te hot dogi, to ja serdecznie wam polecam. Naprawdę są bardzo, bardzo dobre. Ten przepis nazywa się hot dogi kibica
I robi się to szybko, tylko ciasto musi wyrosnąć i wtedy musicie taką godzinkę sobie poczekać. No, włosy rozpuszczone, one same wyschły i powiem Wam, że to jest taka ulga, że to jest tak przyjemne, tyle to oszczędza czasu, kiedy one się nie puszą, że wystarczy je tylko umyć, nałożyć odżywkę, rozczesać i to wszystko, a potem są już wyprostowane. No ja zazdroszczę wszystkim osobom, które mają naturalnie wyprostowane włosy, bo to jest ogromna, ogromna wygoda. Ale jeśli już mówimy o wygodzie, to zobaczcie, dzisiejszą premierę mają moje dresy z Outspire. To jest marka mizonzelity Marty i Alana. Mam też na sobie to body i uwielbiam ten kolor, jest przepiękny, bardzo taki twarzowy, cudowny, a te dresy, one są long, czyli dłuższe, ja mam 1,76 m i zawsze szukałam takich dłuższych, fajnych dresów, które by mi się tak nie podciągały non stop i te właśnie takie są, zobaczcie, że one też mają troszeczkę taki wyższy stan, tak wyglądają. Tutaj mamy kieszenie na zamek, już Wam je pokazywałam w Polsce, jak byliśmy, ale teraz rzucimy tak szybko jeszcze okiem, a z tyłu to wygląda tak. No uwielbiam tę bokserkę, tę koszulkę, to body. Nie dość, że jest prążkowane, o zobaczcie, macie takie zbliżenie, to jeszcze jest tutaj idealnie wycięte i bardzo, mam nadzieję, wygodne. No zobaczymy po całym wieczorze, po południu noszenia. To tyle ode mnie w tym momencie. Ja uciekam, muszę jeszcze troszeczkę poogarniać, bo jak słyszycie, dzieje się. I wypadałoby troszeczkę Marcinowi pomóc.